Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Robili sobie, mamy kurczaczki od panu Walików. Robili sobie operację żołądków, pomniejszyli i zrzucili po 60 kg. Cały czas trzymają dietę, czyli na skrzydełkach. I ostatnio nabyłem ładne A4. 17 rok na quattro. Na fajnym wypasie. A to pod kogo już? Komuś tak, tak. Był chłopak ze mną dzień wcześniej, tydzień wcześniej. Były, no ale kurka wodna. Nie chciał quattro, natomiast chciał wypasa i z małym przebiegiem. A tu jeszcze był dodatkowo w gratisie był quattro napęd. W tej cenie 20 tysięcy ponad, ale ponad 20 koła, ale no auto było robiące robotę z radarami w S-line'ie. Proszę państwa, mamy w S-line'ie. Był przebieg około 120-130 tysięcy. To była robota. Ale się obłowiliśmy. Jak nie kawka, to inne posiłki. Człowieku. Ten jest drogi, nowy, stary. Na nowy telewizorek. Nie łapiemy się. Kości zostały rzucone. Jak mawiał Juliusz Cezar. Palce lizać. Drodzy państwo, jak dali pańsko Berlińskie, tylko ze mną. Nażresz się, napijesz i coś fajnego kupisz. Chłopaków tu znamy, bo trochę odwzięliśmy stąd. Idziemy zbadać, co jest nowego na placu. Sporo pięknych nowości. Także gratuluję państwu, jak macie tyle pieniędzy. Co aliki, to sobie możecie coś fajnego kupić. Kędzierzyn. Jest to pewnie jak zwykle, nawet nie zerkałem jeszcze. Automat, tak jest, to jest automat jeszcze w napędach 4x4. Fotel w pamięci. Z elektryką, piękna no. Ale pan szanowny, o jaki ruch dzisiaj. Pan szanowny chce kurczę manualną. Czym sobie taki automat zawinił, że pan chce manuala? A tu zobaczmy, też parkuje sama, Xenon. Też DSJ. Nie znam ceny, bo chłopaków nie ma. Ale mam do nich telefon, to jest taka, może być tańsza, bo ma klapę i zderzak taki, jakby do zrobienia. Ładna w brązie, pewno sprzedana. A chyba będzie więcej niż dycha. Jaki rok tam jest? Patrzyłeś? Tu jest fajnie, tu jest ciekawie, tu jest interesująco. Very interesting, proszę ja cię. Jaki? 13. 13, no. Brązowa, to może, może kosztować więcej jak dychę. W takim wypasik to może kosztować. Ciekawe, nie mogę, nie? Nie ma naczelników. Tu taki pan starszy. Aha. Z dwoma synami. Synowie tu łotają na odkurzaczach, temu tak się te fury błyszczą. Wszystkie wybłyszczone. Ten? Jo nie, ja tam nie idę.